4, 8, 15, 16, 23, 42. I słuchajcie. Siema. Po zeszłorocznej płycie Narcyz Bobera ten postanowił zrobić kolejną w roku, który jest chyba najbardziej przypełniony dobrymi płytami, czyli poradnik sukcesu. I na start mówię, że niektóre utwory mi się bardzo podobają, niektóre są średnie, z 1-2 może są wręcz słabe, ale jest kilka perełek, o których będę mówić. Nie przywykłem chyba do tego jeszcze, ale widzę, że to ma jakiś efekt, więc proszę o subskrypcję i lajka, bo jak Ci się to podoba, to fajnie, żeby może ktoś też to zobaczył. A jak Ci się nie podoba, to napisz może, co można by było poprawić. Bo czemu nie? Więc na start leci piosenka Yo. Tytuł Yo moim zdaniem może sugerować to, że jako że Bobel zaczął swoją karierę jako freestyle-owiec, a że Yo i Dobra Dobra są chyba najczęściej używanymi słowami w WBW i w ogóle w walce freestyle'owej, to może to sugerować to, że cała płyta będzie właśnie trochę na takim freestyle'u, i że Bobel będzie tam bardzo szczery i nie będzie odcinał się, a wręcz będzie sporo opowiadał o swojej karierze freestyle'owca. Cała piosenka jest chyba najmniej emocjonalna ze wszystkich z całego albumu z perspektywy Bobera. I moim zdaniem ma to sens o tyle, że jest tam jeszcze taki bardzo nieświadom wielu rzeczy i jest taki nastawiony zero-jedynkowo, że wszystko będzie dobrze i w ogóle, i że on jest po prostu dobry. Pokazuje chyba to jego takie pierwsze postanowienia, żeby naprawdę zacząć brać to na poważnie. I myślę, że na pewno mu się uda, takie mam wrażenie, przynajmniej po tym utworze. I bardzo tutaj ciekawy jest zabieg tego, że wytyka innym raperom błędy, takie już bardziej szczegółowe, które oni popełniają, a on bardzo świadomie nie popełnia. Czyli na przykład takie raz bycie niespójnym z tym, jak się zachowuje, plus to, co się mówi. Dwa, na przykład to, że naprawdę on spędza czas i w całej płycie będzie to udowadniał, że naprawdę spędza czas na czytaniu o bardzo różnych rzeczach. Bobel ma bardzo ciekawą wiedzę o kulturze, o czym też później powiem, i bardzo szanuję go za to, że wie, że rap to nie jest tylko nieumiejętność śpiewania pod beat, tylko to jest pewna sztuka nowa i bardzo ciekawa, która też się zupełnie innymi prawami rządzi niż cokolwiek innego. Jako osoba, która bardzo wychowywała się na tym, mógł dostrzec od samego początku wszystkie mniej więcej zmiany, jakie się działy w tym środowisku, w tym, o czym się nawijało, że na początku to było w sumie po prostu o tym, jak wygląda życie i takich trochę mądrościach życiowych jak Paktofonika, aż do momentu, kiedy zaczęło się nawijać totalnie prawie same bangery z super teledyskami. Także Yo nie jest na pewno moim ulubionym kawałkiem, ale moim zdaniem bardzo dobrze rozpoczyna całą płytę. I kolejne jest Nie Pytaj. Nie pytaj mam pewien problem, nie do końca rozumiem, o czym ta piosenka jest. Mam tylko wrażenie takie, że widzi, że inni też chcą jakby dotrzeć do tego miejsca, co on, i chcą walczyć z nim o to. I on zaczyna się tak zastanawiać, że jakie to jest niekulturalne, na przykład to, że wchodzi mu w zdanie albo nie pozwoli mu powiedzieć, co on ma do powiedzenia. I Nie Pytaj jest może takie po prostu, że nie warto pytać osoby, z którymi konkurujesz, bo raz, że po prostu zaczną mówić, jakie one są super, a ty nie, a dwa, że chyba trochę sam każdy powinien po swojemu znajdywać sobie odpowiedzi na różne pytania. I widzicie, jak środowisko, z którym tak naprawdę będzie rywalizować, jest dużo mniej świadome niż on, ale jest tak, powiedzmy, charyzmatyczny i jakby pewne siebie, w tym nie do końca dobrym znaczeniu, że widzicie, że będzie miał trochę trudności, bo nawet się nie da rozmawiać z niektórymi. I moim zdaniem jest to na pewno ciekawe, bo nie przypominam sobie, żebym cokolwiek tego typu widział już kiedyś. I kolejna piosenka to Stand Up. W tej piosence moim zdaniem Bober robi taki dosłownie CV siebie, mówi, czym się wyróżnia na tle innych raperów, i na przykład wymienia to, że on nie będzie za bardzo taki agresywny, on jest takim spoko miłym chłopakiem, też będzie opowiadał o czymś, co dotyczy jego, i też nie chce tylko dostarczać rozrywki, tylko też w jakiś sposób ludzi rozbawiać, ale i wprawiać w jakieś tam zastanowienie. I jakby chyba tutaj nawet pokazuje pewną misję, jaką ma jako raper. Jest kilka zdań, które mi się bardzo podobają, ale jednocześnie gryzą się z moim całym odbiorem. Jak na przykład życie jak ze snu, że dużo osób o tym marzy i zaraz potem jest, jeśli tylko nie wchodzisz do wanien. I
Dla mnie jest to tyle ciekawe, że jakby wanna moim zdaniem może być metaforą tego, że jak się umyjesz, to sporo brudu tam zostaje. Jakby to nie jest jak prysznic, gdzie wszystko spływa od razu, tylko jakby to jest... Osoba jakby, jak się kąpie, zostaje trochę z tym brudem jakby. I też może to jest trochę jakby nawiązanie do powrotu do domu. W każdym razie, chodzi o to moim zdaniem, że osoby, które są już wysoko albo które próbują mierzyć wysoko, bardzo się starają, ale tak naprawdę w sumie nie wiadomo, co się dzieje w tle za nimi. Oni też niekoniecznie dobrze się czują z tym, co muszą zrobić, co robią, co wypada robić, bo jest po prostu pomocne. Niestety, tak jak było w Yo, to jest freestylerowiec, więc tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy, trochę pomieszanych przez siebie i z każdym odsłuchem trochę inaczej to rozumiem i dzielę się po prostu tym, co do tej pory mi się udało wykminić. Kolejna rzecz to płyta Dekady 2. Generalnie to jest takie jechanie się właśnie jak na WBW z Filipkiem i takie wyrzucanie sobie bat nawzajem. I ja to traktuję tak, że Bober z jednej strony troszkę zaczyna mierzyć się z tymi trudnościami, które on miał, z tymi, które ktoś miał i jest taka pierwsza konfrontacja, gdzie ktoś mówi mu z zewnątrz, jakie ma wady, co można mu wytknąć i generalnie po prostu tak pierwszy raz Bober chyba z taką jawną i sensowną krytyką się spotyka. Ubrany to w formę właśnie takiej walki na WBW, co po raz kolejny nawiązuje jakby do początków Bobera. Też jest parę takich szpilek, jak na przykład reklama puszek i takie różne ciśnięcie. I co mi się bardzo podoba, że nie za bardzo tam, albo w ogóle, nie ma ciśnięcia takiego typu twoja niunia, twoja stara. I Bober chyba też tu chce pokazać to, że mimo wszystko, że brzmi to bardzo podobnie jak wiele rzeczy, to jednak inaczej. I to jest bardzo fajne w ogóle w Boberze, wszystkim co robi, że to jest trochę podobne do wszystkiego, ale. I do tego momentu wszystkie utwory jako tako były dość miłe, wesołe, przyjemne. I kolejne jest Ewoluujemy. Tutaj po tej pierwszej konfrontacji z jakąś krytyką, wydaje mi się, że Bober zaczyna dostrzegać bardzo różne rzeczy i też takie polaryzacyjne jakby zależności właśnie w ewoluowaniu. Jednocześnie jako jednostka i jako tłum, społeczeństwo, w ogóle ludzkość. I tu mam pewien problem, bo z jednej strony bardzo mi się podoba w ogóle tekst, bardzo podoba mi się beat i sposób nabijania jest w ogóle jedna z najlepszych piosenek moim zdaniem z całej płyty, ale jest tak dużo rzucanych rzeczy na raz, że ja tego nie umiem złożyć w całość. Po prostu to jest bardzo dużo rosowych myśli i czasem jest tak, że dosłownie jeden wers to jest jedna już jakaś myśl, ale już nic później i nic wcześniej do niego za bardzo nie nawiązuje. Przynajmniej ja tego nie umiem wychwycić. Dlatego Ewoluujemy jest po prostu taki, moim zdaniem, tak najbardziej ogólnie rzecz biorąc, o właśnie takich zaletach i minusach ewoluowania. I jednocześnie zauważenia tego, że w bardzo wielu kwestiach prozaicznych nie umiemy ewoluować. Że dalej mamy konflikty pokoleń, które się toczą od... No, tak jak nam sztuka pokazuje chyba od zawsze. Mamy różne takie niedostrzeganie tego, co się dzieje poza moim pokojem. I takie po prostu zamknięcie głowy i nieotworzenie na tyle, na ile Bober potrafi. I można jakoś się czepiać, że narcyz, ale jednak Bober jest naprawdę świadomy i jest świadomy tego, że jest świadomy, więc bardzo go lubię za to, że on jest taki szczery w tym, że on naprawdę w jakiś tam sposób siebie szanuje, bo na pewno, tak jak cała płyta pokaże, ma jakąś autorefleksję i autokrytykę, pewnie niemałą, i też ludzie mogą go krytykować, co dodatkowo może tą autokrytykę powiększać, ale w gruncie rzeczy to on wie, kim jest, zna swoje miejsce i moim zdaniem on jest tak mądrze pewny siebie, przynajmniej jako postać w płytach. I jeszcze ważna rzecz, że każdy w jakiś sposób ewoluuje i każdy jako jednostka tą walkę w sposób jakiś przeżywa i ona może wpływać nieprzyjemnie i niekorzystnie na innych. I też w zestawieniu z poprzednim utworem można powiedzieć, że Bober już odniósł jakiś sukces i przez to trochę zaczyna się właśnie globalnie zastanawiać nad różnymi rzeczami. No chociażby tym, że planeta cały czas powoli umiera. Nad tym, że w sumie ludzkość dalej jest bardzo agresywna i ma najbardziej niszczycielskie w ogóle sposoby, żeby się wyeliminować. Co w ogóle, jak się tak chwilę zastanowi, to można w taką deprechę wpaść, że szok. Trochę chyba nawet takie pytanie, czy naprawdę ewoluujemy? Czy dobrze, że ewoluujemy? I czy w dobrą stronę ewoluujemy? I
to jest to, co lubię w filmach, że w sumie ten utwór chyba więcej pytań zadaje, niż daje odpowiedzi. Dlatego moim zdaniem może być taki niejasny. I kolejna jest bajka. Bajka jest już moim zdaniem o wiele jaśniejsza, chociaż dalej niekoniecznie bardzo klarowna. I według mnie ona opowiada o tym, jak łatwo i jak szybko ludzie wpadają w różnego rodzaju schematy. Zarówno ci, jakby powiedzmy, te 10%, które jakiś sukces większy osiągnęło, jak i te 90%, które żyje w bardzo podobny sposób, to znaczy rodzina, jakaś praca, jakieś życie. I niekoniecznie to jest złe, nawet według Globera niekoniecznie to jest złe, ale po prostu zauważają, że w takie schematy wpadamy. To jak szybko nam mija czas i jak czasem późno się ogarniamy, że wow, to już? I jeszcze bardzo ciekawa rzecz, że osoby, którym się udało, często patrzą na te osoby, którym się nie udało, że byli leniwi, że byli słabi, a nie biorą pod uwagę, że w sumie to może mieli naprawdę szczęście po prostu, a nie że byli tacy wybitni i wow. Prawie zawsze dużo pracy idzie za tym, że ktoś jest sławny, ale czasem ziarnko albo ziarno szczęścia jest potrzebne w ogóle każdemu. Może mniej to w przypadku Steve'a Jobsa czy Billa Gatesa, którzy... Tylko żeby się nikt nie odzywał, że oni naprawdę nie programują, albo że robią szczepionki i później pandemię, że to są osoby, które zasłynęły nie dlatego, że miały szczęście, że może troszkę też, chociażby żeby nie mieć takiej konkurencji dużej. Domyślacie się pewnie, o co mi chodzi, że to są osoby, które zasłynęły nie ze względu na szczęście, tylko ze względu na coś bardzo unikalnego, co stworzyli. A artyści i raperzy, tutaj trochę się odwołuję do na przykład szesnastki Bobera, w gruncie rzeczy potrzebują tego ziarnka szczęścia. Bardzo często zapominają, że naprawdę dzięki szczęściu niektóre rzeczy osiągnęli. I z drugiej strony przedstawiają też, że osoby, którym się nie udało, za bardzo myślą, że tym, którym się udało, to jest tylko szczęście. I jakby deprecjonują w ogóle to, że oni pracowali nad tym i się starali i mają może talent, mają jakieś wybitne umiejętności, aby po prostu znaleźli to, w czym są naprawdę dobrzy. I to jest to, co ja bardzo lubię, takie wielopoziomowe przedstawienie jednego problemu. I jak jest już to przedstawienie takie, powiedzmy, osoby tej z góry, która jest taka, wiecie, super, nadchodzi skurwol. To jest banger, który jest chyba w ogóle jedynym wśród bangerów. I naprawdę niektóre teksty o starych babach, o mnóstwie rzeczy, po prostu można się naprawdę pośmiać ostro, jak właśnie przy stand-upie, ale takim porządnym, a nie o... No właśnie. I tutaj myślę, że przede wszystkim forma gra rolę i na przykład zauważam, że jest to takie skrajne przedstawienie różnych poradników typu jakieś w ogóle gry Straussa, nie Straussa, w ogóle tego typu rzeczy, które bardzo ostro mówią, że masz się czuć jak zwycięzca, najlepszy, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą i w ogóle takie zamknięte myślenie i zamknięcie się, odcięcie od wszelkiej krytyki. To ma bardzo mały sens, a tutaj jest przedstawienie, że to bardzo dużo nie ma sensu. Jasne, fajnie jest nie bać się krytyki, bo wtedy możesz wyjść z czymś, bo jesteś bardziej pewny tego, co robisz. Jak jesteś pewny tego, co robisz, to nierzadko możesz zrobić to lepiej. Ale jak to jest takie skrajne, że po prostu odcinasz od siebie każdą krytykę, po prostu ty wiesz najlepiej, ty jesteś najlepszy, jeszcze totalna mizoginia, która jest no tak absurdalna, że aż śmieszna. Po prostu... Ten utwór jest, myślę, że 100% wyraził to, co Bober chyba chciał wyrazić. I tu ten jego freestyle'owy styl, że chwilę nawija o jednym, a później o drugim, bardzo pasuje. I to jest, moim zdaniem, w pewien sposób najlepsza piosenka z całej płyty. Bo przekazuje to, co miała przekazać, przynajmniej według mnie. Jednocześnie zaznaczenie, że w takich poradnikach i ludzi, którzy naprawdę tak myślą, jest kilka takich drobnych rzeczy, które też Bober sprytnie ukrył. Na przykład to, że jakaś tam dziewczyna, nie wiem czy go zdradziła, że po prostu była niemiła dla niego i go odrzuciła. To, że jakiś cień krytyki on jednak ma w sobie, ale go po prostu przykleja tym, jaki jest super i w ogóle. Albo też to, że dalej jest trochę takie myślenie z piosenki Ewoluujemy, takim końcu świata i w ogóle, że wszystko i tak się skończy. Więc... Takie po prostu, patrz, ja się tego nie boję, jestem taki super w ogóle. Także Bober, nie dość, że się pośmiałem, to jeszcze pochmieniłem przy tej piosence jak przy żadnej innej. I zaraz potem jest Party Killer. Tu jest to nawiązanie ciekawe, które gdzieś nie pamiętam nawet jak znalazłem, do kultury i sztuki, gdzie chwaliłem Wio Bobera, że jest taki
oczytany. Na podstawie faktów serialowych można by wnioskować, że liczby przynoszą niebywałe szczęście oraz ochraniają, dając wręcz nietykalność tym, którzy je użyli. Albo też wyczytałem, że są symbolem końca ludzkości. No i bardzo lubię Bobera za to. On ma już taką, powiedzmy, chyba stałą formę, że w momencie, kiedy jest coś, na co chce, żebyś zwrócił uwagę, to jest cisza i w tle leci często jakieś takie jakby z echa co. Bardzo to lubię, to się też powtarza i się powtórzy przynajmniej jeszcze raz. I właśnie za to go uwielbiam, że tak jak w sumie w pierwszej piosence Yo, zachęca do tego, żeby się zapoznać z tym, co on zna. Bo przez to wrzucenie co, ty zaczynasz naprawdę myśleć co? A ogólnie piosenka, wydaje mi się, że może mieć w sumie dwa znaczenia dla tej płyty. Pierwsze, że Bobek wiele imprez musiał porzucić, zrezygnować z nich, że w sumie to często pewnie miał jakieś rozkminy na imprezie, a ludzie tam po prostu chcieli, żeby się nakładł z nimi. I generalnie, że kurde, musiał z tego zrezygnować, że w sumie lubił to, dużo tego robił. No ale cóż, no kariera. Albo z drugiej strony, że on jest totalnie zwykłym człowiekiem, który naprawdę miał szczęście i po prostu cały czas imprezuje. I takie trochę przedstawienie jego rutyny, jak wygląda i że wygląda bardzo podobnie do innych. Albo może trzecia opcja, że po prostu Bober na pewnym etapie tak go te imprezy znudziły, miał taki łeb, że odrzucił to życie, bo widzi, że ono jest w ogóle nieproduktywne i to nie jest to, co by naprawdę chciał robić co piątek, czy co nieokreślony czas, bo tam chyba też zaczynają imprezę w piątek, a skończy na wakacjach. I do tego w kontraście leci od razu Jak Ty. Chyba po raz kolejny, na swój sposób, to jest jedna z moich ulubionych piosenek, słychać w niej jakiś niepokój i to, co najważniejsze według mnie, bo w różnych takich poradnikach sukces, jak żyć w ogóle, jest bardzo dużo, żebyś się zmieniał, żebyś się polepszał, ewoluował i jakby to jest super, no bo fajnie jest wiedzieć, nad czym się pracuje, nad czym pracować, znać pewne znane już schematy, w ogóle nie wiem, czy czasem przez osoby jakieś znane, czy przez większość ludzi, czy nawet badania naukowe, bo i takie się zdarzają z tych poradników. Ale mimo wszystko tego właśnie natłoku, nałożenia sobie różnych rzeczy, jak warto się zmieniać, to ten mały cień, który się wszystkiego boi, ten tek, który czasem najchętniej byś po prostu posiedział sobie w pokoju z kocem, płakał sobie tak o, generalnie, no ten taki ty, który bał się ze wszystkim wychodzić. Dodatkowo to jak Bober bardzo mieszał się, motał, jaki powinien być, jak się zmieniać i tak cały czas właśnie się dostosowywał trochę do rynku, trochę może do środowiska i do kariery po prostu. A ten mały, słodki Boberek, co jako dzieciak rzucał za trójkę, to on w sumie cały czas ma lęk, cały czas się boi wychodzić na scenę i kurczę, no szkoda go trochę, bo on w sumie na pewnym etapie muszę mi potrzebnie się tu znalazł. I bardzo podoba mi się ten utwór. Właśnie za to, że mimo nie wiem jakbyś się stał, jakbyś się zmieniał, co byś osiągnął, to i tak ty będziesz tym człowiekiem, gdzie się urodziłeś. Skąd jesteś i jaki byłeś 20 lat temu, to zostanie w tobie. Dalej będziesz małym dzieciakiem, który lubi proste rzeczy, boi się czasem głupich rzeczy, no i po prostu jest w jakiś sposób dzieckiem. W tym wolnym momencie możesz poczuć, że jakaś sytuacja cię przerasta i powiedzieć tak, no dość, nie chcę, ja nie po to się tu pisałem. I tytułowy poradnik sukcesu. Dobra, mówiłem, że wszystkie piosenki w jakiś sposób są najlepsze, ale dobry jesteś, Bober. Poradnik sukcesu jest o tyle super, że możesz sobie go słuchać jako taki, wiecie, coś, żeby w tle leciało, żeby było sympatycznie, przyjemnie, ale z drugiej strony możesz po prostu sobie tego posłuchać tak dla treści, porozumieć o co chodziło. Ja tak zrobiłem i jest rzecz, która mi się najbardziej podobała z całej płyty. Tak sobie zinterpretowałem, mi się podoba. Wszystko się rymuje z mainstream, co? Słuchajcie, co ja sobie wymyślę. Weźcie rym do mainstream, to jest pierwsza rzecz. Ciężko, ale z drugiej strony wszystko się rymuje do mainstream. I teraz, dzisiaj, kiedy mam Instagram, YouTube, Facebook, w ogóle TikToka, dosłownie wszystko może stać się viralem. Ze wszystkiego możesz zrobić coś, co cię wyniesie, że będziesz sławny i w ogóle możesz zrobić wszystko, żeby do tego mainstreamu się dostać. Poza tym też to, że dużo nie wiesz, co się dzieje za kurtyną i ty widzisz ten sukces, to jak ta osoba się wozi, a ona sama wie, jak to było ciężkie i czasem może nawet myślisz, że kurde, po co ja to wszystko robiłem, że to tego nie warte. I Bober w ogóle bardzo fajnie wyśmiewa takie fleksowanie się,
Bo ziomku, kurde, ty opowiadasz o tych najlepszych imprezach i w ogóle koncertach, jak cię ludzie uwielbiają, jak suki cię chcą znać. A wcale nie opowiadasz o tych 90%, w których musisz ostro pracować, skupiać się, myśleć, zastanawiasz się, co będzie następnym razem, czy wszystko się uda, co dalej, czy ja się już nie wypaliłem, czy ten tekst był lepszy niż poprzedni. Po prostu za kurtyną się dzieje znacznie więcej i Bober mówi o tym, że nikt o tym nie mówi. A w trakcie płyty trochę o tym mówił. I też jest na początku, że jak chcesz zostać pilotem, to jebać hejty. Bardzo to lubię, bo naprawdę ludzie niektórzy mają predyspozycję do pewnych rzeczy. Jak usłyszą jakąkolwiek krytykę, co chyba się zwłaszcza ostatnio zaczęło robić popularne, jakakolwiek krytyka jest już hejtem. Nie. Czasem naprawdę warto zrezygnować z czegoś, bo możesz nie mieć predyspozycji, możesz się naprawdę rozczarować, wiele lat marzyć o czymś, pracować na coś, i po prostu nie możesz tego robić, bo jak masz 2 metry, to nie będzie raczej z siebie dobry pilot. Ale jak nie masz na przykład, nie wiem, nóg, to niekoniecznie będziesz tak super tańczył jak osoba z nogami. Jak masz sylwetkę dość małą, to na przykład nie zrobisz po prostu sylwetki kulturysty. W ogóle do wszystkiego to można zastosować. I właśnie trzeba z tym uważać, bo czasem może to jest pewna jakaś przeszkoda, którą warto próbować przeskoczyć. A czasem to jest na tyle związane z twoją osobą, z twoimi predyspozycjami, że naprawdę czasem warto odpuścić. I kurczę, tu się robi poważne pytanie, z czego odpuszczać, z czego nie odpuszczać, czy już to jest hejt, czy jeszcze krytyka. Fajne, dlatego poradnik sukcesu, dobra piosenka. I zakończenie utworem Czarek, co jest oczywistym, prawie oczywistym nawiązaniem do Cezarego Pazury, który grał w wielu filmach, jak Bober przedstawia, które bardzo lubił. I w ogóle to, iloma on rzeczami się posługuje z takiej polskiej klasyki, to jest w ogóle fenomen dla mnie, bo jest Kariera, Nikosiadyzmy, Nic śmiesznego, wydaje mi się, że chwilami Dzień Świra, Killerów dwóch, oczywiście Chłopaki nie płaczą. Jest też nawiązanie do filmu, którego nie wiem akurat, czyli chyba Adam Miałczyński, do którego w ogóle Bober już któryś raz się odwołuje. I bardzo w ogóle doceniam go za to, jak wiele rzeczy tam zawarł różnych. Plus, moim zdaniem przekaz całej piosenki jest taki, że raz, warto mieć autorytety, żeby wiedzieć w ogóle, w którą stronę iść. Właśnie autorytetami bardziej się sugerować, a nie poradnikami sukcesu ludzi, którzy osiągnęli sukces, bo napisali taki poradnik. Druga rzecz, że trzeba trochę znać swoje miejsce, zarówno jakby nie bać się wyjść przed szereg, ale też czasem z tego szeregu nie wychodzi. Też to, żeby mieć dużo pokory w sobie, że cały czas dążyć do jakiejś perfekcji, właśnie do jakiegoś autorytetu, ale wiedzieć, że czasem może warto powiedzieć 2 słowa mniej o sobie albo w ogóle, żeby nie powiedzieć nic głupiego na przykład. I też zasugerowanie, że naprawdę inspirowanie się jest niczym złym, wręcz jest naprawdę dobre. I wcale to nie musi być twoja branża, osoby, którą się inspirujesz. Bardziej inspiruj się osobą, niekoniecznie w ogóle całą jej karierą i tym, co ona robiła, tylko osobą, bądź osobą. Też takie trochę mniej wolną rękę, bo każdy swój sukces osiąga w trochę inny sposób. I po prostu szukaj swojej ścieżki, kieruj się autorytetami, miej trochę pokory, ale miej też sporo pewności w sobie, bo skoro to robisz, to coś jest na rzeczy. Skoro długo to robisz, to jeszcze bardziej coś jest na rzeczy i pewnie z czasem robisz to coraz lepiej. Podsumowując, poradnik sukcesu według mnie jest przede wszystkim jeden, wyśmianiem takich rzeczy, które mówią ci, jak żyć, co masz robić w ogóle, w bardzo różnym tego rodzaju kierunkach, właśnie od jesteś najlepszy, jesteś kimś, jesteś zwycięzcą, w ogóle wszystko, to Ferrari czeka na ciebie, to jest moje ulubione, to Ferrari czeka na ciebie. Zestawienie tego z takim po prostu życiem, że czasem nie udaje się, że czasem nie masz szczęścia, czasem nie masz możliwości, ale jednocześnie, żeby nie za szybko się poddawać, bardzo wielowymiarowa płyta, żeby nie za szybko się poddawać, żeby wierzyć trochę w siebie, wiedzieć, kiedy odpuścić z różnymi rzeczami, spróbować czasem czegoś nowego i generalnie ułożyć swój własny poradnik sukcesu. Bo twój sukces to twoje działania, twoje metody i po prostu sam musisz do niektórych rzeczy dojść, zrozumieć i ryzykować. W sumie troszeczkę mi to się kojarzy z drogą Herkulesa, z tego najbardziej disneyowskiego Herkulesa, tam z 98 roku. Cała taka trochę droga bohatera i po prostu takie spojrzenie w przyszłość i dobra, muszę samemu. Trochę też takie filmy typu Od zera do milionera w pozytywny sposób, a nie na przykład Blow czy Wilk z Wall Street. Widać, że Bober nie robi tego na jedno kopyto, bawi się różnymi efektami, które dobrze brzmią, chociaż autotune czasem mi przeszkadza.
ale widać, że cały czas robi coś w kierunku tego i po prostu czekam na kolejne płyty. Mam nadzieję, że to oglądnie, albo przynajmniej jakiś fan jego. I Bober, mam nadzieję, jeśli to trafi do Ciebie, że Ci się spodoba ta interpretacja. Może mi podpowiesz, o co chodziło w niektórych momentach? Zgodzisz się, nie zgodzisz się? Bo kurde, strasznie podoba mi się to w ogóle, co zrobiłeś na tej płycie. I w takim kontekście Ty jako artysta i Ty jako osoba, że naprawdę masz coś do powiedzenia, że jesteś głębokim człowiekiem, który ma rozkminę. I fajnie by się było z tą zrobić wywiad na przykład. Napiszcie, jak Wy interpretujecie niektóre, nie wiem, czy teksty, czy całe piosenki, czy może całą płytę. Bo jestem ciekaw, bo widzicie, troszkę ta interpretacja może być chwilami dziurawa, bo no, Bobera styl muszę jeszcze sobie, jakby muszę się trochę nauczyć go słuchać i zachęcam do obczajenia innych moich interpretacji albo wywiadu z moim kumplem Kwadransem, gdzie rozmawialiśmy trochę o rapie, o tym, jak on ewoluuje, czy on jest i dlaczego jest teraz tak interesujący i tak ważny i w sumie jest trochę monopolem na rynku muzycznym, przynajmniej w Polsce. Jak możecie, to weźcie to udostępnijcie, bo może Bober jednak zobaczy. Fajnie by było, bo wywiad z Boberem z nieznaną są kurde, fajnie by było. No, także tyle ode mnie. Na razie. Chciałbym mi poradzić sukcesu. Zawsze chciałem na klipie palić jointa w aucie. Niestety do dzisiaj nie mam prawa jazdy. To do tego klipu wziąłem ziomka z autem. Teraz wszyscy będziemy przy nim stać jak gwiazdy. Nie jest drogie, bo jeszcze mnie nie stać. To Honda Civic 1.3, 9.5 rocznik. Ale zaufaj mi, że było w paru miejscach. I chuj, że rapery w klipach mają 5 droszy.